19 na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie odbył się w dniach 14-22 września festyn archeologiczny. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Archeologia – zawód czy przygoda. Organizatorzy imprezy Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowali szereg niecodziennych pokazów obrazujących motto tegorocznego festynu. Ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszyły się pokazy prowadzenia badań pod wodą, dokumentowania ich wyników oraz wydobywanie zabytków z dna przez profesjonalnych nurków. Podczas festynu zainteresowane osoby miały okazję zapoznać się z metodami badań wykopaliskowych oraz sposobem dokumentowania ich wyników. Razem z grupą kilkunastu studentów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowaliśmy na tegorocznym festynie archeologicznym w Biskupinie krótkie warsztaty opowiadające o pracy archeologa, o naszym fachu oraz różnych specjalizacjach w obrębie naszego zawodu. Przed nami znajduje się zainscenizowany wykop archeologiczny, gdzie każdy może poznać metodykę naszej pracy, czyli zbiór zasad rządzących na wykopie. Nasze warsztaty są przygotowane w celu zapoznania turystów odwiedzających Biskupin z naszym zawodem, w celu usunięcia niektórych mitów, które krążą o naszym zawodzie, a także przybliżenia naszego codziennego dnia pracy. Mamy nadzieję, że warsztaty te będą miały wysoki walor edukacyjny, zwłaszcza dla najmłodszych, pod których to kątem przygotowaliśmy nasze zajęcia. W wiosce wczesnośredniowiecznej, podobnie jak w latach ubiegłych, odbywały się pokazy dawnych technik rękodzielniczych, wykonywanych przez znakomitych odtwórców z kraju i z zagranicy. Dzień dobry. To jest dziegieć, substancja smolista taka. Służyła do leczenia w dzisiejszych czasach. Też jest używana do leczenia. W dawnych czasach to było na łuszczyce, grzybice, kurzajki, egzemy. Nie tylko u ludzi, ale też i u zwierząt. Dziegieć jest wykonywany z kory brzozowej, takich białych kawałeczków kory brzozowej. I w jaki sposób? Rozpalano dookoła duże ognisko. Pod wpływem ogniska, temperatury z ogniska, w środku kora brzozowa wydzielała substancje lotne. Nie miały jak uciec, bo było uszczelnione gliną hermetyczną. Po 4 godziny, jak wszystko się w środku przydestylowało, wygaszano ognisko i to się zaczęło wszystko powoli ochładzać. Bo powiem, ochłodzenia substancje lotne, które się wydzielały z kory brzozowej w środku garnka, zaczynają się skraplać, opadać na dół i przez dziurki w dnie tego garnka spadać do niższego i tak powstała taka właśnie substancja smolista dziegieć. Były też używane do dziegieć jeszcze do konserwacji skóry juchtowej. Taki kolorek ma, to jest akurat skóra z jelenia i nadziegciowana. Warto wspomnieć, że to właśnie tu, w Biskupinie, ma swój początek i kontynuację archeologia doświadczalna właśnie w zakresie dziegciarstwa.
Każdego dnia odbywały się pokazy walk z użyciem broni wczesnośredniowiecznej. Wojowie wyposażeni w miecze, topory i siekiery walczyli na śmierć i życie. Jednak warto wspomnieć, że najważniejszym elementem wyposażenia wojownika była tarcza. Posiadanie jej oznaczało zaszczyt, a porzucenie jej dyshonorem było. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz tańców szkockich. Można było nie tylko podziwiać piękne stroje czy ciekawe układy taneczne, ale także wziąć udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez zespół Comlan. Sporą widownię zgromadził zespół Tryzna, wykonujący muzykę wczesnośredniowieczną. Muzycy występujący w klimatycznych strojach z replikami dawnych instrumentów przenieśli słuchaczy w magiczny świat minionych czasów. Prezentowane były także tańce, w których uczestniczyli chętni goście. Spora grupa zwiedzających wybrała się w rejs po Jeziorze Biskupińskim zabytkowym statkiem. Interesujące wystawy fotograficzne eksponowane na terenie rezerwatu prezentowały osiągnięcia ekspedycji archeologicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonych w różnych zakątkach świata. Zwiedzający z zainteresowaniem obserwowali pokaz orki pradziejowej odbywający się na Krale. Podczas trwania 19. festynu archeologicznego odbyło się szereg interesujących warsztatów, prezentacji, wykładów, odczytów prowadzonych przez specjalistów z instytucji naukowych i muzealnych, ukazujących tajniki zawodu archeologa. Tym ciekawym warsztatom i pokazom towarzyszyło wiele konkursów oraz ćwiczeń dla najmłodszych gości, zaaranżowanych w atrakcyjnej formie pozwalającej na zrozumienie skomplikowanych pojęć i czynności. Jak co roku festyn zgromadził wielu uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Przybywały tu do Biskupina całe rodziny, klasy szkolne oraz indywidualni turyści, by w malowniczej scenerii rekonstrukcji dawnych zabudowań z różnych okresów dziejów odkrywać i zgłębiać tajniki współczesnej archeologii.